Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale, a ze mną jest Natka i jak można słyszeć w tle, to też Marvel. Ale Marvel to nie jest film o tobie, przepraszam, to jest film o mnie i o Natce, bo nie zbliżyłam. To leć kochana, leć. O cholera. Schodki warszawskie. Mostem pizza, był tam ktoś jeszcze. Jest. Sprintowo. Ale w każdym razie, dzisiaj robimy znaczną zamianę kosmetyczek. I to może być ciekawe, dlatego że, jak widzicie, ja jestem bardzo blada. Natomiast Natka. Ja nie. Nie jest blada. Nie, aż tak. Nie jest aż tak blada. Chociaż tak na filmach. No, pędzle zostawiamy swoje, ale proszę bardzo, to jest moja kosmetyczka. Jak coś, to używam każdego jednego kosmetyku, który tutaj jest do zrobienia makijażu. Każdego. Ja nie. Czyli mogę sobie powybierać. Bez tego, bo to jest za jasne. To nie wiem, czemu to mam. Znalazłam to. To chyba ktoś to jest jakieś... Bo to jest takie to, białe! A to na tacie ja dałam ten kolor. Aż taki biały? Chyba dałam go na tacie kiedyś. No, no, możesz mi go dać. To nie teraz. Ale jakie robimy make-up taki? Basic taki? Bo ja nie umiem za bardzo. No tak, co byśmy się jakoś pomalowały. Tak, to jest podcast. Wiedziałam, ale patrz, mamy to samo. A, bo nie dałam ci jeszcze tego. A, no patrz, to ja sobie może podmienię na zawsze, bo Natki, jak widać, jest tutaj taka fajna, moja jest taka wsjedzona. O Jezu, ale wyszkrobałaś ten brązer do końca. To prawda, muszę kupić coś nowego na brązer, ale dobra, mamy podkład. Ja nie ty masz kolor podkładu Light Beige. No, a gdzie ty masz podkład? I to w dodatku z Maybelline, a pamiętam, że Maybelline na mnie, jak kiedyś próbowałam, wychodził na maksa pomarańczowy, więc... Ty masz, co to jest? Setka Ivory. Nie wiem, co to znaczy. Ale ja zawsze daję mi korektor. Ten używasz? No tylko dałam ci tylko te kosmetyki, których używam aktualnie. No więc tak się prezentuje, takie troszkę pomarańczowe. Troszeczkę tak, troszeczkę też, a jest takie rozświetlenie. No jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No absolutnie to nie jest mój kolor. No, no, głos. Ale to w dodatku podton nie jest mój, bo patrz jak to do mnie wychodzi pomarańczowe. A ja mam dobrze mi to być, ten działa. Ten i ten, co ten. No, ale myślę, że myślałam, że zrobię tak, że będzie na mnie działać. Teraz już nie jestem tego taka pewna. Dobra, teraz ja. Zobaczymy. No ty masz fajnie, bo zawsze możesz sobie bronzerkiem po prostu podkręcić. No to. Mogę. Ale ładnie ci pasuje. No na razie tak, zaraz zobaczymy. Patrz na odcięcie. Ale jesteś pomarańczowa. Serio? Ale ja nie wiem, o co chodzi. Czemu to teraz jestem pomarańczowa? On mi po prostu nie coveruje. A, no to ja tak mam trochę z tym, że mi tak nie coveruje. Widzicie, to jest jednak ważne mieć dobre... Tak, dobrze, dobrany podkład. Ja na TikToku często słyszę właśnie, jak sobie maluję makijaż albo na live'ach, albo coś, że mam fajnie dobrany podkład. Ja mówię, dlatego kupiłam 10. butelkę. No. A ciężko jest dobrać podkład, tak szczerze. No, tak na idealnie. No dobra, ale wiecie co, ja się czuję taka opalona. Taka po wakacjach jestem. Nie za troszeczkę. Troszeczkę tak. Jest w kolorze moich zębów. No, ale do czegoś pasuje. Tak bym to nazwała. No dobra, więc nie będę nakładać więcej, bo wyjdę gorzej. Mamy dwa korektory. Jeden taki, a tak, używam czasem tego, czasem tego. Okej. Jak mi się zachce. No tak dobra, szczerze. To ja lubię Rimmela, więc wezmę ten Kind Freeze Rimmela. Bo jeszcze ma za sobą ta marka świetne przysłanie. Ale ja lubiłam z Rimmela te, bo one miały fajne. No, no dobra, ten korektor to raczej nie jest rozświetlający za bardzo. Ale jest okej, to jest korektor, ma za. Ale rozświetlający jest podkład. Dobra, ja sobie tutaj wklepię, no. Co to jest za puder? Transparentny. To niezłym, będę chyba wampirem. Znaczy, patrz jaki ja używam zwykle kolor, a jak to wygląda nad moim ten. No, ale to jest ten sam, że te, a, ty tego nawet używasz warm beige? Bo ja mam też ten, ale też mam transparentny. Ja lubię być, słuchaj, opalona. No jestem. No niestety tak jest, czasem się tak zdarza. No nie, ja muszę przyznać, że szczerze mówiąc jestem zadowolona z tego rezultatu, tak szczerze mówiąc. Nieźle, nieźle, jakoś się tak wchłonął. Chyba jakoś on ma jakieś chyba takie moce. Magiczne, mocne. Wazelina. Koniecznie kochana, wazelinę zapomniałam ci powiedzieć, że na całą twarz najpierw wkładam. O Jezus Maria. Nienawidzę. A kochana, a ty sobie po
pudrowałaś buzię, a gdzie mokre konturowanie? A, bo ja nie mam. No trudno, to sobie tak zrobię, no. No bo ja nigdy nie robiłam tego tak. Że takie kreski się robi. Tak, o, na czole krop. I czym mam to rozmazać? Gąbką. Okej, okay. Fajnie, fajnie. No, szczerze mówiąc, nie wyglądam na mój odcień skóry, jak tu sobie zrobię, to jestem bladzio. Aczkolwiek, nie jest źle. Dobra, przechodzimy do palety tutaj Versoff i mamy tutaj brązer. Ale to czekaj, ty używasz i tego brązera? Tak. To nie jest mój brąz tutaj. Mówiłam ostatnio na zdjęciu, po prostu widać, że to... Trzeba klepać. Co się bije? Więc widzę, że też używasz tego cienia. Tak, bo tamten to już troszeczkę przesadę. No. Tak, tak. Nawet na mnie. Oj, przesadziłam. Ja czasem z nim też mam tak, że tak. Przesadziłam trochę sen. Chyba, że to na tym podkładzie tak widać po prostu może. Też tak jest. Ale tutaj masz resztki, więc może po prostu tam wiesz. To też prawda. Bo ja na przykład teraz tak niby nabieram, ale nie widzę, żeby coś się zmieniało, tak szczerze mówiąc. O, muszę sobie chyba właśnie zainwestować w jakiś nowy. Jak macie jakieś polecenia, jeśli chodzi o browser, bo chcę próbować nowy, no to dawajcie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie wezmę jakieś wasze propozycje. Z Misfita uwielbiam te róże. W sensie a które to używasz? Tam? No tych dwóch łączę. O nie, dałam róż zamiast browser. Okej. Misfit pozostań. Wiecie, że Natka była ze mną na całym planie Misfit. Tak było. Każdy dzień, dzień w dzień. Nie było jej w kamerze, była za nią. A czekaj, do rozświetlacz to stąd? Mhm. I który? A ty trzy taks. Tak sobie lubisz. Tak, dokładnie tak. A to robi jakąś różnicę? Sprawa, ja wiem. O chule. Jeżdżę sobie nakładamy make-up po posiedzieć w domu. O, ty masz takie fajne. Ale to jest do... Wiem, fajnie, fajnie. Ja właśnie mam Shane'a. To, ale używasz to? Tak. Masz taki wyjedzony rozświetlacz, więc to tak, jest tak. Jest go dużo. Jakie małe. Znaczy to niezłe tutaj cząstki twojej to brani. Prawda. Przepraszam. Nie umiem tego wyczyścić. A, bo to... Aha, bo ty tutaj musisz zmoczyć. Czasem tak robię. Jak nie chce mi się wstawać, też tak szczerze. Dobra, ja, Bo ja do brwi robię tak, że najpierw tym i ja właśnie zanim nałożę podkład, bo to wtedy ci się tak trochę odciska. I czekam aż przeschnie i potem daję kolor tego. A jak ty się... Nie. Jak ty to zrobię? Nie no, nałóż to i wtedy odkręć. Żebyś miała rączkę, nie? Skomplikowane tutaj rzeczy. Ale szczerze, jak tak patrzę, to na to, co mam aktualnie w twarzy, nie jest to złe. Ja też. No. Jest git. Dajemy radę. Okej, to kombinację brwi i rząs, bo mnie to wkurza, że mam tak, że muszę je czesać. Ja nie wiem, jak to się robi, więc zgaduję. Aha, nie, ja też nie wiem, ja to sama wymyśliłam, jak to robię. A to? To używasz też do brwi? Tak. Ja to... Co trzeba narysować? To też sobie tak zrobię, jak sobie domyślę. Tak, tak, tak. Bo ja mam tak właśnie, że ja mam początek tak do dorysowania, środek nie i końcówkę. Taką mam zagąszczoną brew właśnie. Ale mam teraz brew narysowaną. Ale brwi mamy ten sam kolor. No. Ale to twoje mydełko jest takie fajne. No, no jest takie mocne, że one nawet czujesz, jak tak zrobisz, tak? To czujesz, że je masz, że ono tak trzyma mocno. Tak do góry idą te, no. Fajnie. No. Moja mama Bożena mi dała. Zainwestuję, bo to jest bardzo fajna rzecz. Tak, to a nie... polecajka. Nie drogie. Revolution. Dobra, więc mam już podstawę buzi. Teraz rzęsy, czy co robisz? No ja cienię, nie? Nie ma cieni. Ty, a! Znaczy mogę ci przynieść. A ty nie używasz cieni? Nie, na co dzień nie. Ja używam. No to super. Ale ciekawe, co ja mam sobie tutaj zrobić. Bardzo proszę. Dobra, coś sobie tam pomaluję. To sobie tam potyrpę. Ja jeszcze mam tutaj, kochana, eyeliner dla ciebie. Wody odporne. Wspaniale. Ja właśnie jestem, właśnie bardzo dobra jestem w tym rysowaniu kresek. Ja sobie tutaj wymyślę, mam tutaj puder, więc go sobie zrobię na całe oko. Następnie wezmę cień z palety Versoff. Cień z palety Versoff. Potem sobie narysuję w kąciku oka takie co? No nie no, super. Chcę na sobie pierwszy. No klasy sobie pierwszy. Coś się tam wytrypię go, że jak eyeliner wyjdzie. Ja lubię Natkę malować, jak wychodziła na imprezę kiedyś. Kiedyś, no. To lubiłabym malować na różne takie wyjścia, bo ona ma duże oczy i fajnie się maluje jej powieki.
No dobra, muszę sobie to odłożyć, bo to teraz będzie wyzwanie. No, powodzenia. Boże, to jest moja zmora z gimnazjum. No, jest bo się do tego nie noszę tych kresek, bo jeszcze to jest jakiś pędzel, nie? Tak. Wodotwory. Dasz radę. Tak super. No. No wiesz. Jest trochę takie specjalne to jest takie. Ja mam trzęsącą się rękę. Dobra, ja tutaj mam paletę z NYXa. Tutaj taki cień wezmę jako... Znaczy ja wyglądam strasznie. Wszystko było dobrze, dopóki nie kazałaś mi użyć tego. Gówna. To znaczy eyelinera. Słuchaj. No! Matka! Co ty gadasz? No ja nie umiem tego robić. Oj, oj, oj. Cześć, jakbym sobie tak zrobiła na imprezę. Ale masz krzyżyk, jest to... Gdzie? Tutaj masz krzyżyk. Ja tego nie będę ratować, zostawię to tak, będzie jest design, bym powiedziała. Tak jest. Szczerze mówiąc, nie polecam tej zalety. Serio? Ona jest kiepska, muszę kupić jakąś fajniejszą. Ja mam tą z Rossmanem. No, właśnie, ja chyba sobie Volume Million Lashes. Całkiem fajne. Ostatnio go dostałam. Rozmazałam się, a to jest wodoodporne. No trudno. Jakie mało. A tutaj ty masz... O, to jest olejkiem arganowym. Tak, z Rimmela. Ja trochę daję właśnie tego z olejkiem i troszeczkę wydłużającego. Przy oczach jest pełne skupienie. Nienawidzę malować oczu, ponieważ ja nie umiem robić takich rzeczy, co wymagają właśnie stabilności ręki. No, ja mam tak, że czasem robienie makijażu mnie wręcz relaksuje, bym powiedziała, więc nie narzekam. A muszę przyznać, że ten film to był akurat pomysł Natki, więc no, byłam całkiem zdziwiona. No, to prawda. Wygląda jak ciocia klocia z tymi. Ja przechodzę już do ust. Mamy tutaj kontróweczkę. Tak, ale ty masz coś? Tak, mam szmineczkę. Ale nie mam, a mam tutaj jakoś. Ale bo ja zazwyczaj nie używam też szminek, tylko takie nawilżające. No już zaczęłam. Ale fajny odcień jest akurat. Muszę przyznać. Że to? Tak, to jest takie, okay, że się kłada na fenty, ale ja mam dużo odcieni. Okej. Szczerze mówiąc, o, verso. A to też chyba dostałaś od mnie? Nie, czy nie? Ja to chyba gdzieś znalazłam w paczce, w sensie w pudłach, jak się przeprowadzałeś. No, bo mojego chłopa jest psychiatra. Tego nie użyłam w ogóle. Nigdy tego nie użyłam. Ja użyłam. Normalnie jestem gotowa do wyjść. No, ale tak szczerze mówiąc. Ale w tym samym momencie skończyłyśmy? Udałem niesamowite. Ale no, ja jestem taka po wakacjach, bym powiedziała, więc mi się całkiem podoba. Ja jestem jak taka ciocia z osiedla. No szkoda jednak, że te kreski, no ale to nic. To nic. I to jest taka na imprezę sylwestrową, co żonetki i Brianki. No. Takie mam właśnie na tej imprezie. Ale no, dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie nasze makijaże. Ja Natki oceniam na 10 na 10, świetna charakteryzacja. Mucha. I dzisiaj zapomniałam mówić w trakcie filmu o emotkach, więc tutaj macie wszystkie trzy emotki, które skomentujecie pod moim najnowszym zdjęciem na Instagramie. I wtedy macie szansę zgarnąć je z mojego sklepu Lionswear. A my widzimy się w kolejnym filmie i widzimy się też na kampach, więc wchodźcie na sybielika.pl, żeby zarezerwować swoje miejsca na obozie. Jednak też będzie tak swoją drogą. Będę. Więc do zobaczenia, widzimy się jutro o 18:00. Pa, pa, pa! Zabija, jesteśmy na ty. Są słodkie laty, chciałabym ice tea. Tylko, że takie prosto z Long Island. Już ponad rok. Poszliśmy tego dnia na plażę.